Польша ввела пограничный контроль на въезде из Словакии на 10 дней в попытке задержать нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Западную Европу по так называемому балканскому маршруту через Польшу. После введения этой меры пограничники задержали уже более 1800 человек без нужных документов. We wrześniu było zatrzymanych już prawie 400 osób, na tą chwilę jest ich zatrzymanych prawie 800. Te osoby są przekazywane w ramach tzw. readmisji stronie słowackiej. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ponadto zatrzymali 40 przemytników. Dzisiaj w nocy miał miejsce pościg, samochód został zatrzymany, a w pojeździe znajdowało się 9 migrantów. Te osoby posiadały przy sobie dokumenty wystawione przez stronę słowacką, z których wynika, że prawdopodobnie są to obywatele Syrii. Kierowca był to Marokańczyk, który posiadał prawo legalne. При этом эксперты в области миграции и правозащитники по-прежнему видят в ситуации серьезные проблемы, как с точки зрения соблюдения прав человека, так и с точки зрения эффективности действий властей. О мигрантах говорится в контексте, что наивыше и наилучше в контексте силы рабочей. Никто не трактует их подметово, никто не смотрит на права человека. Nie próbuje się rozbijać tych siatek przemytników. Ostatnia afera wizowa pokazuje, że rządy są raczej gotowe współpracować z przemytnikami po to, żeby jakieś osobiste korzyści z tego mieć. Кроме Польши, погранконтроль ввели Чехия и Австрия. Германия начала патрулировать территории в районе границы с Польшей. There is a political demand, not just in Poland. It's a coordinated effort that is altogether happening, of course, in the midst of political campaign, electoral campaign in Poland, but it's a part of a process in which the countries try to cope with control over external borders of the EU. The topic of migration and borders is returning as one of the most important in Poland in the ongoing election campaign, as well as in the whole European Union. Today, of all Polish borders, only maritime one is not additionally controlled. Magdalena Hodowniej for Euronews from Zwardoń.